Mecz z Senegalem już w najbliższy wtorek. Zapytaliśmy osoby przechadzające się po centrum, jakie mają plany na najbliższy wtorek, czy może zawitają też do strefy kibica. Oczywiście zapytaliśmy ich o przewidywany wynik meczu z Senegalem, a także o to, czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy. Zapytam o ten pierwszy mecz. Będzie zwycięstwo, czy tak? Musi być. Jak nie będzie zwycięstwa, to... Ja nie jestem aż taką optymistycznie nastawiona. Wydaje mi się, że mogą go albo zremisować, albo wygrać, ale już z Kolumbią nie ma szans. Czyli rozumiem, że drugie miejsce po fazie grupowej, tak? No daj Boże. Daj Boże. Bo na pierwsze nie ma co liczyć. Oczywiście, że wygrają. 2-1. Zieliński, Lewandowski. Dobra, ekstra. A z grupy wyjdziemy? Pewnie, że wyjdziemy. I z którego miejsca, twoim zdaniem? Z pierwszego. Jaki wynik będzie Polska-Senegal? Kto wygra? Będzie może remis. Tak 2-2. No dużo bramek. A Lewandowski coś strzeli? To się okaże. Jakim wynikiem zakończy się ten pierwszy mecz? Jak najbardziej korzystnym dla Polski. 2-1 dla Polski. I wyjdziemy z grupy? Jak najbardziej. Ja bym sobie życzył, żebyśmy trafili na Anglię, czyli chyba z drugiego. Tak? Z drugiego miejsca byśmy musieli trafić na Anglię. I wtedy Anglię rozpykamy i idziemy dalej. Jakim wynikiem zakończy się pierwszy mecz Polski przeciwko Senegalowi? Ja bym obstawiał na 2-1 dla Polski. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Za to trzymamy kciuki. A które miejsce zajmiemy w grupie już po wszystkich trzech meczach? Wolałbym, żeby pierwsze. Polska-Senegal, jaki wynik? 2-1. Kolego. A wyjdziemy z grupy? Oczywiście, że wyjdziemy. Wyjdziemy. Wyjdziemy z grupy. Będzie dobrze. Myślę, że wyjść z grupy ciężko powiedzieć, ale chyba tak. Myślę, że z drugiego powinniśmy dać radę. 2-0. Lewandowski. Obie? Uznajmy, że tak. Sobie zobaczymy, jeśli wyjdą z grupy, to pewnie się ruszymy z tej kanapy, bo już to będzie troszkę... Znaczy no wtedy rzeczywiście będą sobie emocje, no wtedy by się poszło gdzieś i w większym gronie faktycznie odejrzało. A zatem wygrywamy z Senegalem i wychodzimy z grupy z pierwszego lub drugiego miejsca. Zapraszamy jeszcze raz do wspólnego świętowania Mistrzostw Świata i oglądania reprezentacji Polski w strefie kibica w Porcie Łódź.